Hej, z tej strony Grzesiek Dzisiaj opowiem wam o smartfonie, który skradł moje serce. Co prawda kilka miesięcy temu moje serce skradł poprzednich tego modelu, no ale dzisiaj okazuje się, że takie nagłe zaroczenia przechodzą bardzo szybko, przechodzą też bardzo szybko. O czym wam opowiem o Realme GT 7 wersji Pro, czyli o mega wydajnym telefonie, który potrafi bardzo dużo. Chociaż to wcale nie znaczy, że nie ma żadnych wad, bo takowe też tu znajdziemy, ale po kolei. Wyobraźcie sobie telefon, który po pierwsze będzie wyposażony w topowy układ Qualcomm, czyli Snapdragon 8 wersji Elite. Jest to procesor, który zapewni nam taki bezpieczny, kilkuletni poziom mocy, zabezpieczenia ilości tej mocy, czy na przyszłe gry, czy na wymagające aplikacje. Jest to pierwszy telefon w Polsce, tak, to właśnie Realme w tym urządzeniu wrzuciło nam po raz pierwszy ten procesor w naszym kraju. Jest to coś niesamowitego, bo już sam ten procesor jest obietnicą długiego działania tego sprzętu. To nie wszystko, bo w porównaniu do GT6, którego, jak pewnie zauważyliście z recenzji Realme GT6, jestem użytkownikiem od kilku miesięcy, ten sprzęt jest Zrobiony tak jak powinien być zrobiony flagowiec. To znaczy, nie ma tutaj jakichś tworzyw sztucznych, nie ma efektu taniości. Jest aluminium, jest szkło, jest gorilla glass i to urządzenie w ręku leży idealnie. I czuć, i widać, że korzystamy z urządzenia premium. To nie wszystko. Bateria 6,5 mAh. To jest coś, co po prostu zmienia zasady gry, ale zmienia zasady gry tym bardziej, że znajdziemy tutaj ładowanie 120 W. Tak, to jest taka moc. I teraz mała szpileczka. W wystawie nie znajdziemy ładowarki. Nie ma jej po prostu. Ale na start producent taką ładowarkę nam dorzuca 120 watówkę, właśnie kiedy kupimy ten sprzęt przez sprzedaż w jeszcze obniżonej cenie. O tej cenie powiem na samym końcu, bo ona też sprawia, że na ten temat patrzymy z zupełnie innej perspektywy. Mieliśmy baterię, mieliśmy procesor, mieliśmy wykonanie. Co jeszcze? Szybka pamięć wewnętrzna. Ja mam wersję 512, 16 GB pamięci RAM, w Polsce będzie 12, więc tej pamięci RAM będzie troszkę mniej. Oczywiście jest to pamięć wirtualna, którą można rozbudować wirtualnie. To, co istotne, najnowszy Android, najnowsze nakładka od Realme. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, znajdziemy tutaj 3 lata zadeklarowanych aktualizacji, plus... 4 lata aktualizacji zabezpieczeń, dalej to nie wszystko, bo znajdziemy tutaj wyświetlacz, Wyświetlacz, który jest wspaniały, jest to oczywiście LTPO, jest to AMOLED 6,78 cala i uwaga, jest to wyświetlacz, który ma adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz, możemy je wymusić sami, możemy zdać się na to, co nam zaproponuje system, bardzo ważne jest to, że to zużycie energii jest o wiele niższe niż w ekranach poprzedniej generacji i ten ekran wyprodukował nie kto inny jak Samsung, taka mała ciekawostka. To oczywiście nie koniec tego, czym urządzenie jest w stanie się pochwalić, bo znajdziemy tutaj bardzo solidne zaplecze foto i wideo. Uwaga, jeszcze raz wspomnę, że ono nie jest bez wad, niestety, bo potencjał jest gigantyczny i mam nadzieję, że aktualizacje, przyszłe aktualizacje troszkę pewne kwestie poprawią. I do tego jeszcze, do tego mam tutaj takie smaczki, jak na przykład ultradźwiękowy czytnik linii papilarnej, który jest zbudowany w ekranie. Do tego ten telefon ma normę odporności na. Uderzenia na mechaniczne czynniki plus wodoodporność na poziomie nie IP68, co byłoby wspaniale, ale IP69. I ten sprzęt, ten telefon jest w stanie wykonywać zdjęcia pod wodą. Jest to coś niesamowitego, co naprawdę trudno spotkać wśród podobnie wycenionych urządzeń. Wiemy już, że sprzęt ma się czym pochwalić. Wiemy już, że jeżeli chodzi o specyfikację, o jego możliwości, to Realme wykonał tutaj fajny kroczek, żeby wyraźnie, bardzo wyraźnie odróżnić się od GT6, do tego na tyle konkurentów też wypada co najmniej równorzędnie. No i teraz spójrzmy jeszcze na to zestawienie telefonu starszego i nowszego. Tutaj mam GT6, z której korzystam cały czas. Tutaj mam 7 w wersji Pro. Zobaczcie, te telefony są teoretycznie do siebie bardzo podobne. Materiały, tak jak wspomniałem, tutaj mamy coś, co... No, to są tworzywa sztuczne, które po prostu czuć. Tutaj mamy aluminium i szkło i to też czuć. I to jest mega różnica. Do tego, zobaczcie, w starszym egzemplarzu te boczki, krawędzie są zaokrąglone, takie zaoblone. Tutaj nowszy stawiasz na takie bardziej modne, samsungowe czy iPhone'owe. I jeżeli ktoś miał w ręku szóstkę, tak jak ja, to pierwsze odczucie, jakie będzie mu towarzyszyło po przesiadce na 7 Pro, będzie to, że ten telefon jest bardzo samsungowy. Mnie się z Samsungami tymi nowymi kojarzy, bo jest taki lekko toporny, lekko kanciasty. Troszeczkę ciężej go trzymać w dłoni, jeżeli chodzi o takie zamknięcie w dłoni, jak dla mnie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o spasowanie, o to, jak wygląda tutaj to, co trzymamy w ręku. Jeszcze raz Wam pokażę ten telefon. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra robota i Realme tutaj wykonało gigantyczną pracę, którą bardzo widać w porównaniu do szóstki, do GT6. Rzućmy okiem szybciutko na wyświetlacz, bo on jest naprawdę topowy, ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń i ten wyświetlacz zapewni nam wszystko to, czego oczekujemy od topowego sprzętu. Przede wszystkim jest duży, 6,78 cala to jest wartość, jaka sprawia, że dla niektórych ten smartfon będzie można nazwać patelnią w moim ręku jak widzicie on jako tako się mieści, ale też nie domykam go tak do końca jakbym chciał. No na pewno niektóre osoby o mniejszych dłoniach będą miały problem w związku z tym, że to jest duży sprzęt z korzystaniem takim bezpiecznym, yy, trzymając go po prostu w jednym ręku w takim chwycie w ten sposób, wtedy pewien problem może się pojawić i ja bym na ten sprzęt na pewno uważał, jeżeli miałbym mniejsze dłonie. Natomiast sam wyświetlacz Amolet LTPO 60-120 Hz, kiedy przeniesiemy natomiast odświeżanie na automatykę, to dzięki temu, że to wyświetlacz typu LTPO, on będzie w stanie regulować sobie to odświeżanie teoretycznie od 1 Hz do 120. W praktyce to wygląda obłędnie, do tego dodajmy jeszcze jasność, bo owszem, producent chwali się jasnością na poziomie 6000 nitów, ale będzie to jasność czytowa, jasność automatyczna, jasność na bardzo małym fragmencie ekranu. Ale jasność ta codzienna, która będzie wynosiła około 2000 z takim okładem nitów, ona w zupełności z dużym zapasem wystarcza do korzystania z urządzenia w słońcu. I to jest świetne. I to mi się bardzo podoba. Do tego dostajemy w przypadku tego wyświetlacza sporo opcji. Które pozwolą nam go spersonalizować, które pozwolą cieszyć się tym, co na wyświetlaczu lubimy. Teraz w tle tutaj będziecie widzieli takie przykładowe ustawienia, i ja mam wrażenie, że Rim wykonuje tutaj taką pracę, która sprawia, że to, co ja na tym wyświetlaczu będę widział na tym telefonie, będzie takie bardziej właśnie moje i dostosowane do tego, jak ja chcę odbierać Multimedia. Jak dla mnie jest to rozwiązanie świetne. Do wyświetlacza nie mam żadnych zastrzeżeń. No i teraz, skoro jesteśmy już przy tych wrażeniach multimedialnych, to powiem co nieco o głośniczkach, oczywiście Stereo. Ono jest przeciętne i raczej nie wiem, czy była bo osoba, która spodziewałaby się po głośnikach z telefonu jakiejś przenośnej dyskoteki. Nie, to nie jest ten adres, ale brzmienie jest zaskakująco poprawne. Jeżeli chodzi jako to urządzenie transferujące muzykę bezprzewodowo do słuchawek, jest bardzo dobrze. Podoba mi się też taki mały smaczek, że RIM, jako jeden z coraz mniejszych liczby producentów, dorzuca do swoich smartfonów własną, budowaną już aplikację do odtwarzania lokalnych plików muzycznych. Mała rzecz, a cieszy. Co mi się jeszcze podoba, bateria, ale nie sposób wyobrazić sobie osoby, której ta bateria by się nie podobała. 6,5 tysiąca mAh. Tak, to nie jest pomyłka. 6,5 tysiąca. W moim przypadku to były dwa dni pracy. Ewentualnie pod takim mocnym obciążeniem. Półtorej doby. To są wyniki kapitalne. Tutaj Ridmi wygrywa i rozbija bank. Taka jest moja opinia. Tym bardziej, że szybkie ładowanie 120 W, jakie tutaj znajdziemy, ono sprawia, że baterie, uwaga, naładujemy w niespełna 40 minut od 0 do 100%. Tak. Nie ma żadnych ceregieli, ten sprzęt ma z nami być na co dzień, ma nam służyć, na co dzień ma być gotowy do pracy i gotowy do pracy jest. Ta bateria sprawia, że ten telefon można zabrać ze sobą wszędzie i można się cieszyć jego możliwościami i to wszędzie wcale nie jest na wyrost. Ja na przykład robiłem sobie taki eksperyment i godzina jazdy z mapami Google w samochodzie, telefon nie podpięty do ładowarki i spadło mi około 13% baterii. To jest naprawdę wynik świetny, tak uważam, zwłaszcza, że tutaj dochodzą te kwestie związane z fiksa związane z jasnością tego wyświetlacza, z odświeżaniem i tak dalej, dla mnie to było coś, co sprawiło, że ten telefon po prostu jest idealnym towarzyszem dnia i pracy, nie tylko rozrywki. Przechodzimy do aparatu. To, co tutaj widzicie z tyłu, sprawdza się całkiem nieźle. I teraz tutaj widzicie, gdzie z boku specyfikacja tych aparatów. Ja się w szczegóły nie będę zagłębiał. Powiem Wam tylko to, co najbardziej mnie zafrapowało. Na ogół. Realme GT7 wersji Pro bardzo dobrze radzi sobie z fotografiami, bardzo dobrze radzi sobie z wideo, ale, pojawia się pewne ale, jeżeli korzystamy z przedniej kamerki, tej do selfiaczy, no to pojawiają się problemy, mega problemy z rozliczością, tak, w 1080p i więcej nie przeskoczymy tego, więc dla osób, które stawiają na nagrywanie wideo, zwłaszcza tutaj tą przednią kamerką, nie będzie to wyśmienity sprzęt, do tego nagrywanie kamerką już główną, Okazuje się, że 4K jest jak najbardziej możliwe, ba nawet 8K 24 lat jest możliwe, no ale kuleje troszkę stabilizacja i to mnie bardzo zabolało. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że na dzień dzisiejszy, na taką wersję systemu, jaką mam, GT7 gorzej stabilizuje filmy w niektórych momentach niż GT6. Tak nie powinno być i to jest do ewidentnej poprawy. Ale same fotografie, same wideo, sam zoom, tutaj to wszystko. Na miarę dobry w miarę dobrych warunkach oświetleniowych radzi sobie kapitalnie. Jeżeli chodzi o fotosmartfon, bezproblemowo będzie można to urządzenie do takich zastosowań wykorzystać. Zapraszam Was teraz na taki przegląd sampli wideo, sampli foto, żebyście mogli wyrobić sobie swoje zdanie na temat tego, co ten sprzęt potrafi. Kiedy już się rozbestwiłem i pokazałem Wam kilka rzeczy, żebyście na własne oczy zobaczyli, jak one wyglądają w praktyce, chciałbym w ten sam sposób pokazać Wam, jak wyglądają funkcje AI. Jakie są zaimplementowane w tym urządzeniu, bo to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa sprawa, która nie ogranicza się tylko do rzeczy, które możemy poznać na przykład, z najnowszych aktualizacji APEC od Google'a. Nie, nie tylko. Są tutaj też inne smaczki, niektóre mniej fajne, niektóre bardziej, ale jak na coś, co dostajemy już teraz na starcie, potencjał jest tutaj naprawdę, naprawdę spory. Zaczynamy. I pierwsze w kolejności będzie narzędzie rysowanie z AI, które sprawi, że odkryjemy w sobie talenty malarskie i zobaczycie, jakie odkryją sobie ja. 3, 4. Bardzo spodoba mi się kwestia podsumowywania treści, jakie znajdziemy, jakie zaznaczymy, albo jakie samo urządzenie rozpozna na tym, co wyświetlamy na wyświetlaczu. To jest bardzo fajne, bo pozwala nam wysupłać z tekstu samą esencję. I uwaga! Chociaż ta funkcja teoretycznie działa w języku angielskim, to radzi sobie z tłumaczeniem polskich tekstów. Zobaczę teraz przykład, gdzie z polskiego tekstu spisu na mojej stronie oftek.pl zrobiła następujące podsumowanie. Kolejna kwestia, może troszkę bardziej oklepana, to funkcja czytania, odczytywania tego, co urządzenie widzi na ekranie. Drobiazg, ale może się przydać, i zastosowań na pewno sporo do tego też wynajdziecie. Nowy stary Oftek, czyli zapraszam na kanał na YouTube. Drodzy czytelnicy Oftecha. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. I... Oczywiście nie zabrakło tutaj także wycinania fragmentów zdjęć i możliwości ich przenoszenia do innych fotografii. I na koniec została wisienka na torcie, czyli portrety AI, które wykonuje sztuczna inteligencja, zaprzęgnięta do tego przez Realme. Uwaga, uprzedzam te dane które będziecie się jej przetworzyć, na przykład swoje selfie, tak jak zobaczycie, za chwilę będę przetwarzał ja. One nie są obrabiane tutaj na tym sprzęcie. I to jest pewien problem, bo wysyłanie tych danych gdzieś na jakieś serwery może nie każdemu się spodobać. Ja trochę jestem w tym zdziwiony, że bezpośrednio na urządzeniu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tylko musimy mieć połączenie z internetem. No ale załóżmy, że przymykamy na to oko, rezultaty będą takie. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ta ostatnia funkcja paradoksalnie wypada tak najbardziej mizernie, chociaż ona jest efektowna. Można pośmiać się z tego, co zobaczymy, można nacieszyć oko, jakbyśmy wyglądali jako cowboy, tak jak widzieliście na przykładzie, ale nie wszystkie efekty będą zadowalające. Niektóre będą miały sobie taką dużą dawkę pokładów komizmu, prawdopodobnie niezamierzonego. I ja bym jeszcze dał troszkę czasu ludźmi, żeby te elementy dopracowało i dopiściło, bo jest z nich potencjał. Dotarliśmy do podsumowania i ono będzie bardzo krótkie. Dla mnie ten telefon jest czymś na zasadzie objawienia. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że można mega mocarne, mega szybkie urządzenie z dużym potencjałem w zakresie AI wypuścić na start w cenie, która... Jest bardzo kusząca. Ja sobie sprawdziłem na kilku portalach, co można kupić, jeżeli chodzi o konkurentów w tej cenie, jaka będzie promocyjnie obniżona przez sprzedaży. No i ta cena przedsprzedażowa jest bardzo, ale to bardzo kusząca. Jeżeli chodzi o cenę regularną, jest już mniej kusząco. I tutaj bym się pozastanawiał, ale cena promocyjna z gratisową 120-watową ładowarką sprawia, że ten telefon... No, on podejrzewam, że wyląduje w niejednej kieszeni i w ręku niejednej osoby. To jest sprzęt dla osób, które chcą mieć coś, co zapewnia potężny zapas mocy, co zapewnia dużo przydatnych na co dzień narzędzi, co jest po prostu świetnym sprzętem do pracy. Do rozrywki i do pracy I właśnie to, jak Realme zgrabnie łączy całość Dla mnie jest mega Bo oczywiście, jeżeli chodzi o sam system To nakładka Realme jest bardzo klasyczna Jeżeli zobaczycie sobie poprzednie nagrania Gdzie ostatnie Realme recenzowałem To się naprawdę niewiele zmieniło Dalej jest to coś, co jest bliskie Czystemu Antkowi Bass Znajdziemy tutaj nawet gesty niektóre Więc to są rzeczy, jakie będą nam sprawiały Dużo radości, takiej prostoty użytkowania Bardzo mi się to podoba Że ten sprzęt łączy w sobie potężne za Zaplecze takiej myśli technologicznej i tego mięcha technologicznego, bo mamy tutaj coś, co wybiega do przodu. Mamy tutaj te funkcje AI, mamy fajne oprogramowanie i mamy tutaj sprzęt. Ten twardy sprzęt, który sprawia, że mamy tutaj zapas mocy na długi, długi czas. W tej cenie jest dla mnie bardzo solidny konkurent do tych bardziej znanych marek i muszę powiedzieć na koniec prosto, że tak jak ostatnio Realme. Zaskoczyło mnie słuchawkami, jakie w mega niskiej cenie potrafiły dać brzmienie wykraczające zdecydowanie poza swoją klasę i półkę cenową. Tak, ten telefon Realme GT7 wersji Pro jest sprzętem, który też przekracza pewne granice. Owszem, nie jest to urządzenie bez wad, ale zalety zdecydowanie przeważają. Dla świadomych użytkowników w cenie promocyjnej jest to jeden z pierwszych wyborów i dla mnie jest to sprzęt który zastąpi moją GT6, a przynajmniej taką mam nadzieję. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że to nagranie do czegoś Wam się przydało. Jeżeli tak, proszę serdecznie o subskrypcję, proszę o lajka. Like I bardzo ważna kwestia, przez najbliższy czas ten smartfon ze mną zostaje. Jeżeli macie konkretne pytania, jeżeli chcecie, żeby to sprawdzić, Dawajcie znać w komentarzu, zrobię to i myślę, że przez jakiś tydzień pozostaniemy w ten sposób w kontakcie, bo będę mógł na bieżąco na Wasze pytania odpowiadać. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło i do rychłego zobaczenia.